Chciałem się Ciebie zapytać o Twój stosunek do tego, jak mogą reagować trybuny. Nie ukrywajmy, wiele osób wyzywa osoby tańczące, czy ludzi swojej grupy, czy Ciebie. Mówię tu o osobach głównie z internetu, bo pewnie wprost tego często nie słyszysz, ale wyzywają Was. Od takich, od śmakich. Powiedz, jak wyjdziesz do hali i jakiego spodziewasz się odbioru właściwie? Wiesz co, po pierwszej tej konferencji chyba pierwszy raz jestem osobą neutralną. Czy ja nie szukam dymów, chcę dać dobrą walkę, chcę pomóc chłopakom w tym, chcę pomóc youtuberom. Jestem tutaj naprawdę pozytywną osobą, więc jeżeli ktoś będzie krzyczał, no to ma zjebany łeb, no, jeżeli będzie krzyczał negatywnie na mnie, bo nie ma podstaw, a jeżeli on ma jakiś problem życiowy do mnie, to jest jego problem. Ja chcę naprawdę, żeby to było coś fajnego, później zaczynają się wakacje, jedziemy do Mielna. Zróbmy porządną, fajną galę, bez spiny, kurde, już nie wytrzymuję, ludzie, dajmy trochę czegoś fajnego światu, a nie tylko spinki do siebie, wyzwiska, ja pierdzielę, jak nieraz oglądam ten internet, to się zastanawiam, skąd tyle nienawiści w ludziach, a po co? Co, że kocham, jesteśmy nad wodą, dlaczego jesteśmy nad wodą? Kocham pływać na deskach, kocham spędzać czas z pozytywnymi ludźmi, kocham przyrodę. Ogólnie kocham świat, a ludzie się do mnie przypieprzają, że byłem tancerzem. Zarobiałem na tym bardzo dobre pieniądze, teraz chcę z tańca przejść w muzykę, nawet do swojego kawałka będę wychodził. Ludzie mówią, upchaj się w muzykę, bo chcesz zarobić pieniądze. Nie, od lat robię muzykę. Kiedy ostatnim razem miałeś bójkę na ulicy? Tydzień temu? Tydzień temu. Ty jesteś spokojnym gościem. Tak, ale wiesz co, ja mam takie coś, że widzicie, mój styl uboru jest, dlatego mnie nazywają surfer, bo ja chodzę kolorowo, taki na chillaucie. No i byłem w klubie i wiadomo, jakiś tam samiec alfa, przypakowane bydle. Poniosło go, no. Podszedł do mnie, ale już widziałem bramkarzy i minę. Na początku pokazywali, żeby być spokojny, ja byłem spokojny. No i bardzo szybko to zakończyłem, bo u nas garda wygląda w ten sposób, że się trzyma ręce tak. No i po prostu z tej ręki dostał od razu w pysk, to jest takie ten, tutaj dostał w jajka, okręciłem go, od razu mu dźwignię założyłem. I gość nie wiedział, gdzie jest. Jak się ocknął, to do bramkarzy, dojście mi kurwa tego geja. Jakbym chciał, to bym go zakończył bardzo szybko. Nie? No takie mam problemy, że zawsze mnie biorą za cipkę, nie? Także zakończyłeś gościowi imprezę. Znaczy on sobie sam zakończył. Ja dalej się bawiłem, to jego była wina, nie? Ja zawsze mówię, to są ludzi problemy, nie? Ja zawsze unikam problemów, ale jak już chciał, to...